Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że znakiem Królestwa Bożego, Jego panowania jest zwycięstwo Jezusa nad złem, nad grzechem, nad szatanem. Ale też w życiu pojedynczego człowieka może nie być to zwycięstwo trwałym. I istotnie spotkałam osoby, które dawały publiczne świadectwo swego nawrócenia, a potem popadały w jeszcze większy grzech niż ten, z którego Pan ich wyzwolił. Poznałam ludzi, którzy przez brak pokory i roztropności utraciły wiele łask. Ale i sama borykam się z pragnieniem nawrócenia, do którego nie dochodzi. Często mam takie doświadczenie, że postanawiam poprawę w czasie spowiedzi, a potem nie jestem wcale bardziej wierna w danej rzeczywistości. Dzisiejsza Ewangelia podpowiada mi, bym była skłócona ze złym duchem, żebym nigdy nie myślała z nim jedno, nie trzymała z nim, natomiast abym trzymała z Jezusem. A moja bliskość i zjednoczenie z Panem, który jest mocniejszy, sprawi, że zło zostanie pokonane właśnie na skrawku mojego serca, na ziemi mojej duszy, na stanie królowanie Boga naszego. Sami nie jesteśmy zdolni do takiej wierności, żeby trwać w nawróceniu. Ale Duch Święty może to w nas sprawić. Jego o to dzisiaj prośmy. Możemy też wezwać wstawiennictwa Maryi, Panny Wiernej, która pozwoli nam zachować tę przestrzeń zdobytą krwią Jezusa dla Niego teraz i w wieczności.